Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o takim przygotowaniu się psychicznym, fizycznym i dietetycznym trochę do sezonu wiosna-lato. U mnie to wygląda w taki sposób bardzo płynny, dlatego że ja właściwie przez cały rok staram się dbać o każdą z tych dziedzin życia. Z różnym oczywiście skutkiem, z różnym efektem. Wiecie doskonale, na pewno jeżeli jesteście też mamami pracującymi, że nie jest proste na przykład organizowanie posiłków takich jakieś typowo dla siebie, jeżeli gotujecie dla całej rodziny, więc u mnie, jeżeli chodzi o dietę, to ja nie zmieniam jakoś restrykcyjnie diety na wiosnę, na lato, tak? Może bardziej uważam na to, co jem. Z racji dostępności większej ilości owoców, warzyw, tych sezonowych, te wszystkie nowaliki się pojawiają, to wszystko jest łatwiej przygotować coś lżejszego, coś fajniejszego niż w okresie zimowym. Natomiast jakoś strasznie restrykcyjnie tej diety nie zmieniam. Na pewno jest u mnie dużo kasz. Ja sama lubię właśnie jeść kasze, takie bardzo szybkie jakieś potrawy, na przykład, nie wiem, torebkę kaszy gryczanej gotuję w tym czasie na patelni, na oliwce, podsmażam sobie paprykę pokrojoną w kostkę z cebulką, potem po prostu odsączam tą kaszę gryczaną, mieszam z tymi warzywami i dla mnie to jest mój posiłek, tak? No wiecie, to już jest dobry posiłek dla osoby, która dba o linię. No dużo kaszy kuskus, dużo warzyw, dużo owoców, dużo jakichś tam sałatek, na przykład na bazie, nie wiem, mieszanka sałat, pomidor do tego wkrojony, czerwona cebulka, trochę oliwy, trochę octu jabłkowego, nie wiem, posypane serem feta typu light na przykład, czy jakimś tam pleśniowym innym, który lubicie i już jest to znowu jakiś tam posiłek. Czy takie moje na przykład sprawdzone posiłki z okresu, kiedy karmiłam piersią i też nie wolno było mi zbyt wielu rzeczy jeść, to na przykład była gotowany ryż, na przykład brązowy czy biały, pół torebeczki, gotowana marcheweczka pokrojona w plasterki, taka sauté, taka właściwie zblanszowana w gorącej wodzie i kawałek ugotowanej piersi z kurczaka i to był mój obiad, do tego woda, szklanka wody z cytryną. Także ja posiłki staram się właśnie na przed wiosną, latem, wiadomo, kiedy chcę, żeby to ciało troszkę, chciałabym trochę schudnąć, trochę, żeby to ciało nabrało jędrności, żebym się komfortowo lepiej czuła we własnej skórze i troszeczkę jakby patrzę na to bardziej, co jem, natomiast jakoś strasznie tej diety nie zmieniam. Korzystam z dostępności tego, co jest, nie świruję na pewno na tym punkcie. Jedyne, co włączyłam sobie właśnie do diety, kupiłam sobie zimą taki Rasela Hopsa, to jest taki shaker, taki do robienia koktajli. To jest super sprawa, nie przyniosłam tutaj tej bazy, bo mam wysoko w kuchni i tam już nie chciało mi się ściągać tego wszystkiego z góry, bo posprzątałam kuchnię i po prostu musiałam to wszystko wyjąć. W każdym razie często zastępuję posiłki sobie takimi koktajlami, które są banalnie proste w przygotowaniu, bo macie taki bidon, tutaj nakładacie nakrętkę, nastawiacie to na urządzeniu, dociskacie i to się miksuje, to ma zdolność do miksowania nawet kostek lodu, zmrożonych owoców czy warzyw i te koktajle są rzeczywiście świetne. Ja po prostu wlewam sobie na przykład mleko 2%, wlewałam też sobie sojowe mleko, jeżeli mam sojowe, czy migdałowe, czy ryżowe, jeżeli akurat jestem na jakichś zakupach, to wrzucę sobie dla siebie do tych koktajli jakieś mleko. Jeżeli takiego mleka nie mam, korzystam po prostu z normalnego mleka, tylko 2% albo 1,5%. Do tego dodaję na przykład garść mrożonych owoców, kawałek kuleczki zmrożonego szpinaku, dwie kostki lodu, miksuję i mam jaki smak lubię. Na przykład bardzo mi przypasował smak banan, ananas i wiórki kokosowe, ale to już nie jest dietetyczne, no wiadomo, bo banan, no. Ale no zamiast posiłku, zamiast kanapki wypić taki koktajl, no to wiadomo, że to jest dietetyczne. Potem tylko ściągacie po zmiksowaniu tego shake'a, nakładacie sobie taki dzióbek i można pić albo bezpośrednio z tego, albo właśnie ja przelewam do szklanki i to, co mi na przykład zostaje, wkładam sobie do lodówki i mam na drugi dzień, czy na wieczór, czy na południe drugi taki koktajl. Także to jest taka moja mała wariacja teraz na wiosnę, lato. Rzeczywiście część posiłków na przykład kolacyjnych zastępuję jakimś pożywnym koktajlem i wtedy nie jem na przykład pieczywa, jakieś kanapki, tylko właśnie jakiś taki pożywny koktajl z owoców i czy z jakiegoś tam warzywka i właśnie to zastępuje u mnie jakiś kawałeczek diety. Także mówię, ja w ogóle piję ogromne ilości wody mineralnej, u mnie woda mineralna, ja akurat najbardziej lubię żywca, wodę niegazowaną, ja potrafię wypić dwie butelki takiej wody dziennie, ale to jakby nie jest nowość, bo ja po prostu zawsze tak robiłam i to jest już mój nawyk, tak? Natomiast no to jest bardzo, bardzo dobre, ja to wszystkim bardzo, bardzo polecam. Co tam się jeszcze zmieniło u mnie w pielęgnacji? No na pewno teraz większy nacisk kładę na ujędrnianie ciała poprzez właśnie złuszczanie i stosowanie jakichś aktywnych preparatów, ukierunkowane ujędrnianie,
pokazywałam Wam. Ja mam i balsam jakiś z niwejki ujędrniający i stołpy, także teraz zamieniłam te wszystkie balsamy takie typowo nawilżacze, które teraz stosuję na dzień, a na noc, kiedy skóra się bardziej regeneruje, stosuję preparaty wyszczuplające. Musicie pamiętać, że peelingowanie całego ciała to jest właściwie podstawa do zachowania jego gładkości, jędrności i ułatwienie mu wchłanialności innych produktów, także to samo tyczy się oczywiście stóp, dłoni i twarzy, tak? I całego ciała. To jest bardzo fajne właśnie przygotowanie skóry do sezonu wiosna-lato, żeby ją wygładzić, nawilżyć, odświeżyć, żeby ją po prostu złuszczać i pielęgnować i peelingować. Bardzo fajne są też maseczki różne do stóp. Ja Wam pokazywałam Pergenerum. To jest takie regeneracyjne serum do pięty. 30% tutaj to jest mocznik, który ułatwia złuszczanie naskórka, także bardzo fajnie jest też sobie przed okresem, kiedy trzeba odsłonić stopy, złuszczyć właśnie fajnie naskórek, iść na przykład do kosmetyczki na profesjonalny pedikier albo zrobić sobie pedikier w domu, czyli złuszczyć skórę, wyciąć skórę stóp, wyciąć sobie skórki, poodsuwać, jakąś tam pilnikiem czy polerką sobie wypilingować, wygładzić tą skórę, skrócić paznokcie oczywiście na prosto, pomalować na jakieś ładne, pasujące do butów, do nastroju, do okazji kolor, żeby ta stopa też była odświeżona, żeby była zadbana, tak? To samo się tyczy dłoni, twarzy i całego ciała. Natomiast jeżeli chodzi o ćwiczenia, ja bardzo lubię ćwiczyć, ja taką bardzo szybko, krótką taką historię Wam powiem. Ja bardzo wiele lat temu, właściwie kiedyś fitness był dla mnie odskocznią od problemów, odskocznią od codzienności, odskocznią od życia. Ja jako bardzo młoda dziewczyna, między 17 a 21 rokiem życia, byłam maniaczką po prostu fitnessu. Ja chodziłam na fitness 6 razy w tygodniu, ja po zajęciach, po szkole, potem już po pracy, ja bez przerwy chodziłam na fitness. Później na tym fitnessie zaproponowano mi, że skoro ja i tak jestem non-stop kolor na sali, to może chciałabym zrobić sobie kurs na instruktora fitnessu. Rzeczywiście ja ten kurs w wieku 22 lat sobie zrobiłam. Nigdy nie pracowałam w tym zawodzie, zrobiłam to po prostu dla fanu, bo skoro i tak płaciłam za karnety, za wejścia na fitness, to po prostu opłaciłam sobie kurs i zrobiłam sobie kurs instruktora fitnessu. Była to bardzo fajna przygoda, byłam bardzo wtedy wysportowana. Ja może dlatego teraz też nie narzekam na sylwetkę, bo ja tą sylwetkę mam po prostu wyrobioną, tak, przez ileś tam lat. Natomiast w momencie, kiedy urodziłam pierwsze dziecko, kiedy urodziłam córkę, przestałam mieć na to czas i tak naprawdę powiem jeszcze ochotę, dlatego że nas w klubach fitness, tam kwitnie też życie towarzyskie. Trzeba mieć czas na to, żeby po prostu iść na fitness, pogadać ze znajomymi, poćwiczyć, potem się wchodzi do szatni, plotkuje się z dziewczynami, potem się plotkuje przy recepcji i to wyjście moje na fitness czy na siłownię zajmowało mi strasznie dużo czasu. W momencie, kiedy urodziłam dziecko, ja chodziłam jeszcze wtedy do szkoły, kończyłam studia, ja nie miałam po prostu już na ten fitness czasu i ja zaczęłam sobie trochę ćwiczyć w domu, trochę sama, trochę biegałam. Ja bardzo lubię po prostu ćwiczyć sama. Ja jeszcze miałam taki epizod później w swoim życiu, że ja pracowałam na recepcji właśnie w fitness klubie i każdy się dziwił, dlaczego ja, mając taki dostęp do wszystkiego, do po prostu ogromnego fitness klubu, do siłowni, do zajęć, dlaczego ja nie chodzę? Właśnie dlatego, że ja oddzielałam pracę od zajęć. Wiecie, jeżeli ja spędzałam na tej recepcji 8-9 godzin, czy 6, zależy od dnia, ja miałam małe dziecko i szkołę, ja nie miałam czasu na to, żeby po tej swojej pracy jeszcze wyjść za tej recepcji, iść na salę i zacząć ćwiczyć, bo wiecie jak to jest, ta Ola, która siedziała zawsze z drugiej strony tej recepcji, nie można było z nią tak pogadać, nagle wchodziłam na salę, bo ja parę razy miałam taką próbę poćwiczenia, schodziłam i wchodziłam na salę do grupy właśnie ludzi, którzy znali mnie od drugiej strony, no to oni wszyscy zaczęli ze mną rozmawiać, zaczęło się właśnie takie towarzystwo i ja nawet nie miałam kiedy poćwiczyć i znowu robiło się z tego strasznie dużo czasu. W związku z tym ja stwierdziłam, że ja nie mogę w miejscu pracy po prostu ćwiczyć, bo ja tego nie pogodzę wszystkiego. No i tak się właśnie stało, jak się stało, że zaczęłam ćwiczyć po prostu w domu i kupiłam sobie płyty Ewy Chodakowskiej. To są płyty, które ja już mam od wielu, wielu lat. To jest Sekret. Sekret to jest Pilates. To jest Skalpel Wyzwanie. To jest Turbo Wyzwanie i to jest pierwsza autorska płyta Ewy Chodakowskiej. Ja wiem, że Ewę Chodakowską jedni lubią, drudzy jej nie znoszą. Są bardzo skrajne opinie na jej temat. Ja natomiast podziwiam ludzi z pasją. Ja podziwiam tą dziewczynę za to, że ona potrafiła setki tysięcy kobiet dźwignąć z kanap, wyciągnąć z jakiejś depresji, wyciągnąć z domu, czy to właśnie do klubu fitness, czy przed telewizor. Naprawdę, podziwiam ją za jej charyzmę, za to, że bardzo dużo osób za nią poszło, za to, że bardzo dużo osób jednak te ćwiczenia wznowiło, ten właśnie tryb życia troszeczkę pod jej wpływem zmieniło. Ja bardzo lubię jej programy. Ja sobie wybieram płytę w zależności od tego, na co mam ochotę, tak? Jeżeli mam ochotę na ćwiczenia na macie, ćwiczę sobie z nią pilates. Jeżeli mam ochotę się spocić, no to skalpel albo turbo wyzwanie. To jest takie po prostu fitness przy użyciu maty, nie wiem, krzesła.
piłki, jeżeli macie w domu. Ćwiczenia są, ona dosyć dobrze tłumaczy, ćwiczenia są łatwe do odtworzenia, różne ona tutaj pokazuje, słuchajcie, warianty trudnościowe dla zaawansowanych, dla początkujących, dla średnio zaawansowanych. Ja bardzo, bardzo to lubię. Ja staram się przynajmniej co drugi dzień ukraść gdzieś tam godzinkę w ciągu dnia i sobie na macie poćwiczyć. Mam zwykłą, najzwyklejszą matę, będę musiała ją zmienić, bo trochę mi mój synek ją zdezelował. Bo zdarza mi się, słuchajcie, że jestem na przykład z synkiem w domu i w formie zabawy on sobie ze mną ćwiczy, ja swoje, on swoje. I też nie mam wymówki, że nie mam kiedy, bo jestem z dzieckiem, bo po prostu włączam płytę i ćwiczę sobie z dzieckiem. Mówię na takiej zwykłej, najzwyklejszej macie. W bawełnianej najczęściej na koszulce jakieś na ramionczka, w shortach albo w getrach, zawsze odpowiednio ubrana. W butach, jeżeli ćwiczę sobie te ćwiczenia takie bardziej siłowe, no to w butach zawsze sportowych, akurat mam New Balance, taki model do biegania. Jeżeli pilates, po prostu boso. Wykonuję ćwiczenia, nie daję sobie taryfy ulgowej, nie tak, że ona ćwiczy, a ja na nią patrzę, tylko rzeczywiście słucham tych programów. Program dobieram do ochoty swojej własnej, czy do siły. Zdarza mi się na przykład zrobić dwa programy na raz, czyli jeden po drugim, na przykład pilates i coś mocniejszego. Nie zrażajcie się, słuchajcie, do niej, naprawdę nie krytykujcie, nie oceniajcie, bo jest to na pewno osoba pozytywna. Wiecie, to, że ona jest komercyjna, to, że ona robi bardzo dużo rzeczy dla pieniędzy, no oczywiście, że tak, ale czy nie ma nic fajniejszego niż połączyć pasję z pracą i jeszcze z zarażaniem ludzi? Przecież ona nie robi nic złego, ona nie namawia do żadnych złych rzeczy, do... Naprawdę, no to, że ona ma, reklamuje, na przykład ona ma stronę bibio.pl, na której tam są, również można kupić dietę. Ja próbowałam, ja raz sobie kupiłam, chyba 2 lata temu, taką dietę. Codziennie przychodzi Wam mailem dieta, co tam macie jeść z produktów, które Wy wcześniej zaznaczyłyście. Natomiast ja nie dałam rady, dlatego że ja, no mówię, ja gotuję posiłki dla 4-osobowej rodziny, więc ja musiałabym mieć osobną półkę w lodówce i osobno czas na to, żeby sobie te posiłki przygotowywać, więc ja troszkę zracjonalizowałam swój sposób odżywiania, trochę w oparciu o tą dietę, natomiast tak do końca się nie poddałam temu. Natomiast myślę, że jeżeli któraś z Was jest singielką, mieszka sama i chciałaby z takiej diety skorzystać plus te ćwiczenia, to na pewno osiągniecie pożądane efekty. Także widzicie, no ja jakoś specjalnie się nie przygotowuję, no wdrażam więcej ćwiczeń, zamieniam coś tam z posiłku na jakiś koktajl, ujędrnianie przez wyszczuplanie, jakieś po prostu takie może odblokowanie trochę w głowie właśnie, że trzeba się po prostu sobą zająć, trzeba poświęcić sobie czas, trzeba się dobrze czuć we własnym ciele, nic ponad własne siły. Jeżeli czujecie się dobrze we własnym ciele, to przynajmniej dla takiej psychiki, dla odświeżenia po prostu umysłu, można coś spróbować zmienić na wiosnę, tak? Można to tak w takie troszkę widełki wziąć, że a cóż to takiego jest ta wiosna, czy jesień, czy inna para roku, nie jest na to dobra, tylko po prostu wiosna, lato predysponuje nas do odsłaniania ciała, no i my też chcemy po prostu czuć się komfortowo, bardziej fit, może w jakichś tam ciuchach, także, ale bardzo dobrze, każdy powód do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu, żeby coś zrobić ze swoim ciałem, czy dla siebie, tak? Czy je wygładzić, nawilżyć, czy je wyszczuplić, czy trochę je wzmocnić dietą, jest na pewno bardzo, bardzo fajne. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak przygotowuję swoją skórę na lato, wiosnę, jeżeli chodzi o pielęgnację, no to ja głównie zamieniam podkład na krem BB, jakieś tam palety cieni na dosłownie 2 cienie, na przykład Eye Brighter i jakiś 1 cień. Ciężkie matowe pomadki zamieniam na lżejsze, nawilżające, odżywcze i na błyszczyki. Ciężkie aldehydowe wody zamieniam na jakieś tam odświeżacze, też tam film o wodach również Wam robiłam, o zapachach, jakie lubię. Także myślę, że tutaj nic nie jest owiane tajemnicą. Jeżeli macie jeszcze do mnie jakieś pytania, piszcie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdrawiam Was, pa, pa. It's true.